Zimą jeszcze tego wam nie pokazałem, a mianowicie stacja Zakopane. Aktualnie działa tylko tymczasowa, bo główna jest w trakcie gruntownej przebudowy. Co się tu właściwie dzieje, jakie są przebudowy i na całym odcinku o tym w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Kolejowa Zakopianka 2050. Witam was tutaj, cześć i czym, Awizonosz. I zapraszam was już teraz na kolejny, bo szósty odcinek z przebudowy linii kolejowej nr 99 na trasie Chabłówka Zakopane. Od razu odpowiadam na wstępie, film jest podzielony na rozdziały i będę mówić o stacji tymczasowej, o Poroninie i o stacji docelowej, jak i również o dworcu autobusowym, czy parku jeźdź, który powstaje. A w innych filmach, które się pojawią w najbliższych dniach, będę pokazywać wam przelot do Poronina bezpośrednio, czy przejazd pociągiem z Chabłówki do Zakopanego tymczasowego, który właśnie w tym momencie widzicie po lewej stronie. Więc to wszystko będzie teraz tak podzielone mniej więcej. A teraz przejdźmy już bezpośrednio do samego odcinka, bo trochę tych informacji mam dla was przygotowanych. Starałem się jak najwięcej ciekawostek znaleźć, żebyście wiedzieli, oczywiście jak zawsze, jak najwięcej. Zaczynamy oczywiście od Poronina, bo Poronin jest najdalej wysuniętym elementem, do którego doleciałem na spokojnie. Tutaj oczywiście film jest ucięty na parę kawałków, z których leciałem. I Poronin to jest stacja kolejowa, która w 2017 roku obsługiwała od 50 do 100 osób, pasażerów mniej więcej na dobę. Została oddana do użytku w 1899 roku, ma dwa perony, jeden dwukrawędziowy, czyli wyspowy, jeden jednokrawędziowy, łącznie trzy krawędzie peronowe i kasy nawet są, z tego co widzę tutaj na Wikipedii napisane, że są czynne. Co ważne do podkreślenia jest to, iż w tym roku jeszcze powstaną tutaj nowe elementy, a mianowicie zostanie przebudowany jeden peron, który jest bliżej dworca, jak i również powstanie tutaj nowe przejście podziemne, które jest z długości 27 metrów, będzie miało oczywiście windy, no i zapewni dojście na perony właśnie z dołu, bez konieczności przechodzenia przez torowisko. Inwestycja ta akurat właśnie a propos tego przejścia podziemnego to jest 7 milionów złotych, no i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, więc taka ciekawostka. Z Poronina sądziłem, że może wam powiem, bo może część z was zainteresuje. W Poroninie jeszcze powstaje jeden nowy przystanek kolejowy w ramach tej inwestycji, ale teraz przechodzimy do stacji tymczasowej. Stacja tymczasowa powstaje i jest użytkowana, znaczy jest powstała już jakiś czas temu, a jest użytkowana tylko i wyłącznie w okresie letnim i zimowym, ponieważ przebudowa całej linii kolejowej na tym odcinku przewiduje przerwy wybudowy, a właściwie możliwość dojazdu pociągami w okresach ferii letniej i zimowych, czyli mniej więcej, teraz żebyście wiedzieli mniej więcej, od 22 grudnia 2022 do końca ferii, czyli właściwie do 26 lutego, który przed nami jest, ta stacja tymczasowa pełni właściwie funkcję stacji głównej w Zakopanem. Dojeżdżają tutaj zarówno pociągi dalekobieżne, jak i aglomeracyjne, gdzie oczywiście te dwa typy pociągów mają swoje osobne perony, aglomeracyjny oczywiście jest krótszy. No i do tego miejsca dojeżdżają też autobusy komunikacji miejskiej właśnie zakopiańskiej, które tutaj kursuje. Jeżdżą te autobusy mniej więcej co pół godziny od stacji głównej, która jest aktualnie przebudowana, czyli od dworca, od rejonu dworca do stacji właśnie tymczasowej w Chabłówce, która tutaj się znajduje. Pociągi jeżdżą. Co warto podkreślić, są tutaj wiaty, jest to podzielone na sektory, całkiem ładnie to tutaj jest poukładane. Pociągi jeżdżą całkiem sensownie, można na spokojnie dojechać. No i chyba najważniejsze, co trzeba powiedzieć, jest tutaj tymczasowy dworzec kolejowy i w tym dworcu, pomijając to, że można kupić bilety, to jednak jest ważniejsza funkcja. Jest łazienka i to w bardzo uczciwej cenie, bo jest po prostu darmowa. Na samym dworcu kolejowym w PKP tego nie ma, na autobusowym też nie ma darmowej łazienki, ale tutaj kolejowa, tymczasowa łazienka jest za darmo. A teraz już lecimy bezpośrednio do samej stacji kolejowej.
Stacja kolejowa, do której za chwilę dolecimy, to jest właśnie stacja Zakopane, jednakże przed nią jest jeden z przebudowanych mostów i wiaduktów na całej trasie. Takich jest naprawdę od groma na całej inwestycji. Jest to ponad 100 obiektów, 18 mostów, 5 wiaduktów, różne w różnych miejscach i właśnie tutaj jest jeden z nich. Co warto podkreślić, jak widzicie tutaj duże maszyny ciężkie, ponieważ sama stacja w Zakopanem została obniżona o 1 metr do dołu w stosunku do tego, jak to było przed przebudową. Chodzi oczywiście o zapewnienie lepszej dostępności dla podróżnych z ograniczoną mobilnością i ogólnie po prostu, żeby ta stacja była lepiej ulokowana. Natomiast tutaj jest właśnie jeden z wiaduktów, który jest przebudowany w ramach tej infrastruktury, która jest na całej trasie. Tutaj, o ile pociągi nie są jednotorowe, a dwutorowe, jest ciekawostka, mianowicie stary wiadukt, który tutaj jest, pozostaje. On, jak domyślam się, jest zabytkiem, więc cała konstrukcja nowa powstaje na nim lub nad nim. No i możemy to całkiem ładnie tutaj zobaczyć. Też co ciekawe, ten właśnie cały obiekt, cały wiadukt jest na łuku, ale przejezdność, jak widzicie, do mieszkańców tutaj w okolicy zostaje cały czas zachowana, więc przynajmniej tutaj nie ma problemów. Także taka ciekawostka jeszcze bezpośrednio przed samą stacją Zakopane. Ale dobrze, dużo mówiłem już o innych miejscach, czas na samą stację Zakopane, bo faktycznie to jest chyba najważniejszy element, który Was najbardziej interesuje z tego wszystkiego, o czym dzisiaj tutaj mówię. Stacja Zakopane, którą tutaj widzicie, jest w Zakopanem od 1899 roku, oczywiście się znajduje w województwie małopolskim, jest w Polsce, w Zakopanem, no i jest to koniec linii numer 99. W 2018 roku obsługiwała około 2100 pasażerów na dobę, szkoda, że nie jest nawet powiedziane w jakich miesiącach, no ale tak to mniej więcej tutaj wygląda. No i najważniejsze jest aktualnie to, że jest przebudowana. Przed przebudową możemy zobaczyć na Wikipedii, że był tutaj 3 perony i 5 krawędzi peronowych. Po przebudowie będą 4 perony i 6 krawędzi peronowych, z czego wszystkie perony będą dostosowane do wszystkich pociągów i do osób niepełnosprawnych, z czego nie można było powiedzieć o jednym peronie, który był tutaj wzdłuż dworca. Przy okazji tutaj po prawo widzicie przystanki autobusowe, tam właśnie stamtąd odjeżdżają autobusy lokalne, miejskie, zakopiańskie, jak i również autobusy właśnie do dworca tymczasowego. Polecam szczerze bardzo komunikację miejską w Zakopanem, jeździ rzadko, ale są nowe, ładne autobusy, strasznie zapchane, ale bilety są naprawdę w uczciwych cenach. 3 zł za cały przejazd linią, złoty 50 dla studentów, a za darmo dla studentów, za darmo jest dla krwiodawców, którzy oddali ponad 6 litrów, więc całkiem nieźle. Natomiast już przechodzimy do dworca autobusowego. W tym miejscu powstaje nowy dworzec autobusowy. Po części będzie zadaszony z dojściami do peronów. Będzie on zarówno do autobusów dalekobieżnych, busików i autobusów lokalnych, jak i również ważnym elementem tutaj nowym, który powstanie, zostanie odbudowana też brama wjazdowa. Natomiast ważnym elementem jest to, iż będzie już on oddany do użytku, przynajmniej wedle zapowiedzi aktualnych, które tutaj przeczytałem w różnych artykułach, na te najbliższe wakacje, więc trzeba się cieszyć, że już chociaż to będzie. O ile sama stacja kolejowa ma być oddana do użytku pod koniec tego roku, z czego tutaj na jednym z portalów na Nowe Miasto było napisane, że w październiku, no zobaczymy, co się uda. PKP mówi, że do końca tego roku mają to zrealizować. W tym mieście jest napisane właśnie, że do końca tego, znaczy właśnie w październiku jakoś mniej więcej. Ja bym się jednak upojął przy końcu roku, bo im to naprawdę nie za szybko idzie, a do końca roku muszą też, w sensie w grudniu muszą i tak oddać do użytku przynajmniej przejezdność na okres ferii zimowych, więc pewnie w ten sposób będą raczej iść. Sama część dworcowa, autobusowa jest częścią z miasta Zakopanego i to jest w ramach nich też przebudowane, tak samo jak dworzec sam z poczekalnią tutaj, bo też o tym właśnie chcę powiedzieć. Dworzec kolejowy i autobusowy, który powstaje, znaczy powstał, już został przebudowany, budynki historyczne, które tam się znajdują, to są elementy, które zostały przebudowane w ramach miasta stołecznego, znaczy miasta Zakopane, które tutaj się znajduje, nie przez PKP, i tam będą się oczywiście znajdować kasy biletowe zarówno dla pociągów, jak i autobusów, łazienki, gastronomia, jakieś lokale handlowe i tak dalej, to co zawsze się znajduje, tak samo na stawnia.
Natomiast na drugim piętrze będzie część kulturalna całego Zakopanego, tutaj zlokalizowana, więc miło, że te budynki będą jakoś użytkowane. Pomimo tego, że są historyczne, to ta nowa część faktycznie na pierwszym piętrze będzie po prostu użytkowana, bo często się tak dzieje, że jak jest jakiś budynek przebudowany, wyremontowany, to później on i tak właściwie jest bez życia i bez ducha czasu, a tutaj tak nie będzie. No i też widzimy bezpośrednio pod dworcem właśnie ten nowy peron, który powstał. Czy to nie jest nowy peron, to nie jest nowy peron. To jest peron, który został przebudowany, aby był teraz dostosowany dla wszystkich, bo tego wcześniej nie można było o nim powiedzieć. Natomiast tutaj widzicie też dokładnie koniec wszystkich torów. Możecie sobie policzyć, zatrzymać teraz w tym miejscu, ile tych torów jest. Ja wam już odpowiadam, że jest ich 6. Łącznie mamy te 4 perony, 2 wyspowe i 2 krawędziowe. I te krawędziowe, jeden jest właśnie przy tym dworcu, a drugi przy tym centrum przesiadkowym, które również jest realizowane przez miasto Zakopane. I właśnie nad nim lecimy. Też w nim powstaje pierwszy w Zakopanem całym, z tego co wyczytałem, wielopoziomowy parking. Nie mogę powiedzieć, że to jest parking podziemny, bo on się znajduje w jednej części faktycznie na wysokości gruntu, a w drugiej jest już faktycznie trochę nad poziomem gruntu, więc trudno mi trochę powiedzieć, bo on jest tutaj na skarpie. Co ważne, faktycznie samochody będą mierzyć tutaj do niego, do środka. Będzie też część taka mała handlowa. Wizualizacja, jak będzie wyglądać zakończone, za chwilę zobaczycie. On również ma być oddany do użytku, z tego co wyczytałem, jakoś na najbliższe wakacje, czyli koniec wiosny pewnie. No i oczywiście wszyscy się cieszymy. Co ciekawe, wjazd jest tutaj trochę od drugiej strony niż same Zakopane, od ulicy Smerkowej, na której miałem przyjemność noclegować tutaj, jak byłem, i przyznaję, że nie do końca jestem w stanie przewidzieć, jaki tu będzie duży ruch do tego parkingu, jeżeli z Smerkową będzie się wjeżdżać tutaj właśnie od boku. Co warto podkreślić, sam parking jest i te centrum komunikacyjne, bo tak się dokładnie nazywa, jest realizowany za 40 milionów złotych, z czego 15 milionów jest dofinansowanych z Unii Europejskiej i pewnie jesteście ciekawi, ile samochodów tam będzie mogło wjechać. 150, czyli całkiem dużo. Oczywiście to jest nic w porównaniu z potrzebami, jakie ma Zakopane, ale ja bym powiedział, że to jest zawsze coś i to jest właśnie krok w dobrą stronę, żeby te parkingi powstawały. Jeszcze w Spyrkówce ma jeden taki parking powstać, ale jeden właśnie z nich w tym miejscu powstaje. I też widzicie, już w niektórych miejscach są szyby montowane i ogólne wykończenie zewnętrzne, więc możemy mniej więcej zobaczyć, jak to będzie wyglądać, i to wszystko będzie się naprawdę całkiem ładnie łączyć ze stacją kolejową, która tutaj jest też w tym samym czasie realizowana, i tu jest bardzo dobry przykład, jak można zintegrować dwie budowy. O ile są realizowane przez zupełnie dwa inne organy, o tyle dzięki temu, że są realizowane obydwa jednocześnie, to utrudnienia są wszystkie naraz, spotęgowane, ale przez ten okres czasu, kiedy jest to wszystko naraz, a nie tak jest rozwleczone w czasie, jak mamy to na przykład w różnych innych inwestycjach na terenie całej Polski, że jeden odcinek kolejowy może być przebudowany przez 10 lat. Nie mówię, że ten przez Zakopanem jest budowany szybko, bo oczywiście tak nie jest, ale nie ukrywam, że całkiem to tutaj ładnie mi się zgrabnie udało zrobić, żeby to było realizowane jednocześnie. Co do tego, jak to wygląda tutaj, co do samej stacji, no to tak, pomijając ten jeden peron, który widzimy przy dworcu, koniec tam właśnie przy rondzie, to tutaj właściwie dużo nie widać, jeżeli chodzi o zarys nowych peronów. Nie ma zupełnie torowiska, powstaje tutaj nowa ściana właśnie, która będzie utrzymywać ulicę, o której przed chwilą mówiłem, czyli Smerkową. No i tak mniej więcej, jeżeli chodzi o zaawansowanie prac przy samej stacji. Tu macie parę wizualizacji, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Od razu możecie zobaczyć, że zdemontuję tutaj wam wszystkie pomysły, że stacja będzie całkowicie zadaszona. Owszem, będą wiaty na peronach, ale nie będzie to w żadnym wypadku zadaszenie na terenie całego dworca czy całej stacji kolejowej, ale oczywiście będzie to całkiem ładnie wyglądać. Też nie będzie torów bezpośrednio do manewrowania pociągów, co ciekawe i co zauważyłem tutaj, i trochę mnie, szczerze mówiąc, wszystko zdziwiło, bo myślałem, że to będzie trochę inaczej wyglądać. Z ciekawostek jeszcze na sam koniec mogę powiedzieć, że mnóstwo na całej trasie 99, która powstaje, linii kolejowej do Zakopanego od Chabówki, jest mnóstwo nowych peronów, i pomijając to, że to jest wszystko realizowane tutaj w ramach tego, żeby oczywiście szybciej się jeździło, to czas po przebudowie będzie wynosić 2 godziny z Krakowa do Zakopanego. Nie jest to jakoś dużo szybciej w porównaniu z tym, jak to jest aktualnie, jednakże trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest głównie realizowana przebudowa wszystkich peronów, dworców i torów, a nie tego, żeby pociągi mogły faktycznie tutaj przyspieszyć, bo jednak cały czas tutaj będzie ruch wahadłowy dla pociągów. Wiadomo, oczywiście, jak jedzie EIP, czy, znaczy EIC czy EIP, to wiadomo, że będzie jeździć tutaj po prostu
priorytetowo pociągi aglomeracyjne będą czekać, aż on przyjedzie, ale to nie zmienia faktu, że i tak to jest jeden tor, więc tutaj nie da się jakoś strasznie tego przyspieszyć, ale jest oczywiście planowane przyspieszenie tej całej trasy jeszcze w ramach innych inwestycji do mniej więcej godziny 30 minut. Ale co chciałem podkreślić, to jest to, iż tutaj powstają nie tylko są prowadzone modernizacje, ale powstają również nowe przystanki i nowe perony właśnie w Poroninie również. I to zobaczycie w przelocie, który niedługo będę robić. Tam mniej więcej, czy nie pokażę wam, gdzie będą te przystanki, bo nie widzę ich, ale te, które już faktycznie stoją i są nowe, bo będziecie mogli zobaczyć dokładnie wszędzie, gdzie się znajdują. Cała inwestycja, co warto podkreślić, jest oczywiście dofinansowana z Unii Europejskiej, a cały koszt to jest przeszło ponad 1 miliard złotych. To jest dużo. To jest bardzo dużo pieniędzy. Ja tylko przypomnę, że mniej więcej taki koszt to jest Warszawa Zachodnia. Ale to tak przy okazji. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z kolejowej Zakopianki 2050, kliknijcie koniecznie subskrybuj, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, będą się pojawiać w najbliższych dniach kolejne filmy z tej inwestycji. Kolejny będzie za 2 dni i kolejny jeszcze będzie za 2 dni. Wspierający mają już je dostępne mniej więcej w tym momencie, jak wy to oglądacie, albo dziś w nocy. No i co tu nie mówić. Ja kolejny raz w Zakopanem pojawię się... W sumie nie wiem, kiedy się pojawię. Zamierzam się pojawić jakoś może na początku wakacji lub kiedy będzie zakończenie tej inwestycji, aby wam faktycznie pokazać, czy udało im się skończyć przebudowę dworca autobusowego. A, jeszcze jedno na zakończenie. Jak widzieliście, stacja kolejowa jest tymczasowa i dworzec autobusowy też jest tymczasowy. On jest w samym centrum aktualnie Zakopanego i nie dajcie się zrobić, że jedzie autobus do dworca. Jak jedzie autobus do dworca, to on nie jedzie do starej stacji kolejowej, tylko do dworca zazwyczaj. Chyba, że to są autobusy miejskie, to wtedy faktycznie tam dojedzie. Bo ja już teraz tak się zrobiłem i dosyć dużo pieniędzy zapłaciłem za bardzo krótki przejazd po Zakopanem, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nie dojechałem do rejonu dworca. To było na tyle i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak coś, to faktycznie całkiem był przyjemny mój wyjazd do Zakopanego. Cześć!